Siemanko, siemanko kochani, jestem na pchlim targu. Miało nie padać, jest godzina 6 rano. No i co? No po prostu jestem w szoku, że no, pogoda lubi być zmienna, niesamowicie. Dzisiaj mamy ze mną strażak recykling, więc czekam też na niego. Wykupuję dwa miejsca od razu, na raz. Ja mam, jak widać, towar z tyłu za mną. Zobacz sobie, jestem cały wypchany po dach, jak to jaja. Okej, dobra. Idę, zamawiam miejsca i czekamy na pogodę. A więc rozpoczynamy pogodę. Wreszcie nie pada. Powiem wam tak szczerze, jestem na to bardzo zadowolony, bo miało być źle. Miało padać, miało nie padać i w ogóle pogoda to kobieta, więc ze mną jest. Jest ze mną kolega strażak recykling. Pokazujesz się? Pokazujesz się, bo to wiecie. Rodo. Zapraszam na kanał Krzycha. Krzycha, dobrze pamiętam. No, już bo to rano jest, to człowiek jest taki zaspany. Zaspany, jeszcze nie wiadomo o co chodzi. I co? I zaraz zobaczcie, ja jestem w takim fajnym miejscu. I tak, rozstawiam się dzisiaj. Trochę tego będzie. Krzysiu też będzie miał tego swojego szpeju. I co? Jedziemy z tematem. Godzina 9.51 i dopiero stoiska się rozkładają. Tak poddali, spojrzymy. No. Mało ludzi. Obok Krzysiu zadowolony. To muszę wystawić się chyba bliżej. Tak, to wezmę, wystawię bliżej. O, proszę bardzo. Stare na grilla, bardzo stare. No i takie rzeczy. Kostka brzeźniowa, na tej nie wystawiłem, a już ją sprzedałem. Że fajnie idzie, naprawdę fajnie idzie. Towaru ubywa. Nie są może takie średnie kokosy, jak byłem z Adrianem. Pozdrawiam Adriana. Ale co się idzie? Co się dzieje? Co tu można kupić? Ile fantastycznych rzeczy. Wow. Wow. Jakie radio. Tutaj takie ciekawostki. Jak tam? Amplitunery. No i co? Idziemy dalej. Szukaj. Szukamy co ciekawego, nie? Ziemniaki, kapucha, cebula. Dziewczyny nie płaczą. No wiem, nie do wytrzymania, wiesz? Tak? O, i jeszcze szefowała, dzień dobry. Tak, oczywiście, jestem jako Marka i jestem. Nie byłam tam. Zapraszam z pełnym portfelem pieniędzy. No.
Natomiast to się bardzo dobrze zbija na tym regulatorkę i na tym naprawdę kontynika. Na tym można było naprawdę sporo jest w idealnym stanie. Mamy ten dziki jest na LED-ach, oświetlenia i tak. A tam to nawet światło z przodu to jest takie. Najlepsze warzywa tu u kolegi sympatycznego. Jest wszystko. I się robi pusto. Nawet po zapachu to już nie pachną wiadomo, wiem o co chodzi. A ktoś ty mnie prześcignąłeś już mnie. Teraz idę patrzę co jest, nie? Jeszcze raz. Tak. Ktoś jeszcze może pójdzie? O! Marzena tego szkoła. Taki filiżanku? No. Zobacz. Marzena tu szuka takich filiżanek. Ona. Marzena. Takich? No dokładnie te. Marzena! Marzenka! Zobacz. Te co szukasz? Inne? Ale to samo model China. Tylko, że to stara kina, nie z Hulkowni, nie? To jest prawdziwe. Ja wiem, to jest. O kurde. Aktualne. O, i idziemy na najlepsze stoisko w tym całym pierdolniku. No oczywiście. Przyznaj się, co mojego sprzedałeś? Nic. To niedobrze.
co było sprzedawać. No. I tak kończymy na dzisiaj targ. Było bardzo fajnie. Swoje zarobiłem. Zapraszam na kanał Krzyśka. Krzychu, dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie, za możliwość przyjazdu tutaj. Przyjeżdżaj ile wlezie. No i co? Były stoiska, stoisk nie ma. A tam jakiś tam coś się dzieje, nie wiem. To tam umów chyba daleka. No nie, to tam coś przerywa chyba. Dobra, wszystkiego do dobrego. I komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie.